Okazji, brawo Koźmin, rywalizacja brawo! Sportowa. Brawo wam! Cześć kochani, kłaniamy się z Koźmina Wielkopolskiego, gdzie w ten pierwszy weekend października trwa jubileuszowa 45. edycja biegu Maćka. Akurat finiszuje pierwszy z zawodników biegu na 1500 metrów w kategorii chłopców. Tych biegów towarzyszących tej głównej rywalizacji na 5 i 10 km jest dziś aż 14. One zmierzają ku końcowi. Rywalizacja i chłopców i dziewcząt naprawdę jest bardzo fair, bardzo sportowa i przyjemnie się ogląda. Podobnie też przyjemnie z perspektywy tej, że mamy słoneczko, bo prognozy były różne, aura nam dopisuje, więc mamy tutaj dzisiaj bardzo fajny dzień na sportowo. Zachęcam, żebyście w przyszłości również z całymi rodzinami pojawiali się na kompleksie w Koźminie Wielkopolskim, bo mamy tutaj parę imprez towarzyszących, nie tylko tym biegiem tutaj koźminianie dziś żyją, bo przecież to tak naprawdę święto sportu, ale również święto rodzinne. Słyszycie pewnie ten doping w tle, każdy wspiera swoich zawodników, swoich kolegów, no i też swoje wnuki czy swoje dzieci, więc bardzo fajnie to tutaj wszystko się układa. Trzeba dodać, że w dniu wczorajszym, a więc w piątek, odbywały się rywalizacje przedszkolaków i też przyjemnie się to oglądało. To coś fantastycznego, jak taka młodzież z czystą pasją rywalizuje i chce jak najszybciej dobiec do linii mety. Młodzież, dzieci, fantastyczna sprawa. Będziemy dziś rozmawiać z głównymi aktorami biegu Maćka pod kątem organizacyjnym, czy też pod kątem wyników sportowych. Są oczywiście przewidziane nagrody dla najlepszego koźmijanina. Ten bieg główny na 5 i drugi na 10 km już od 12.30. Życzę wam przyjemnego materiału. Pozdrawiam. Pierwszy z rozmówców, burmistrz Maciej Bratborski. Dzień dobry, panie burmistrzu. Dzień dobry, witam państwa. Panie burmistrzu, chciałbym zacząć troszeczkę od elementu historycznego, bo mamy jubileuszową 45. edycję. Chciałbym zapytać o genezę biegu Maćka. No, geneza to jest pomysł nauczyciela wychowania fizycznego w Zamku Koźmińskim, który najpierw zorganizował biegi szkolne, potem przerodziło się to w taką dużą imprezę, którą dziś nazywamy biegiem Maćka. Z perspektywy frekwencji dzisiejszej, z perspektywy tego, co się tutaj dzieje, chyba można być zadowolonym, że ta impreza ma już tyle lat i bardzo mocno zakorzeniła się w sercach koźminian i nie tylko. Myślę, że tak. Jeśli chodzi o bieg główny, to rzeczywiście jest to bardzo dobra impreza. Natomiast trochę martwi nas, że mniej bierze udział młodzieży, dzieci w tych biegach, bo rzeczywiście to było widać w frekwencji dzisiejszej. Ja myślę, że to też jest problem globalny, bo widziałem na liście 14 tych biegów grup młodzieżowych, wczoraj oczywiście przedszkolaki, ale skoro dotykamy tej tematyki, to mi się wydaje, że faktycznie jest to problem, z którym całe społeczeństwo musi sobie jakoś dać radę, bo ta młodzież zbyt często wybiera tablet kosztem sportu. Tak, tak to wygląda. Komputer, tablet, jest dzisiaj komórka, jest dzisiaj ważniejsza niż sam sport i uprawianie tego sportu i hartowanie swego ducha walki i rywalizacji poprzez sport właśnie. Oczywiście Gminny Ośrodek Sportu wiedzie tutaj niezaprzeczalny prym przy organizacji, natomiast jest kilka podmiotów, które również się walnie do tego przyczyniają, dbają o bezpieczeństwo, czy też jak gmina wspierają w różnej materii. Co te podmioty dzisiaj tutaj zabezpieczają? Jaka jest wasza rola? Największym beneficjentem tego, organizacji tego biegu jest rzeczywiście Gminny Ośrodek Sportu, natomiast bardzo jestem wdzięczny Straży Pożarnej, harcerzom i policji za zabezpieczenie tego biegu. Panie burmistrzu, jakby pan zachęcił rodziny z waszej gminy i nie tylko do tego, żeby za rok o tej porze przybyć tu jeszcze w większym gronie? No proszę patrzeć w koło, jak wygląda to miejsce. Jest tutaj mnóstwo atrakcji. Myślę, że dla każdej rodziny z dziećmi jest to miejsce, gdzie można przyjemnie spędzić czas. Niekoniecznie biegając. Niekoniecznie biegając, bo my w trakcie teraz biegu głównego właśnie możemy się zająć swoją pracą i mieliśmy przyjemność rozmawiać z burmistrzem Maciejem Bratborskim. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, trochę sentymentalnie się zrobi, bo spotkałem Maćka Lewandowicza, którego wszyscy tutaj w Koźminie doskonale
znacie, kiedyś rywalizowaliśmy na boisku, później ja pisałem o tym, co się działo z jego udziałem na boisku, a teraz nie spodziewałem się, że spotkam cię na trasie biegowej. Maciek, skąd u ciebie ta pasja i dlaczego się dziś tu pojawiłeś? No, sport był od zawsze u mnie, tak powiem, w życiu. Odkąd skończyłem grać w piłkę, to trochę było przerwy, a od 2 lat brat w sumie mnie za namową brata, postanowiłem zacząć trochę truchtać. Nie było mi to, że tak powiem, po drodze, bo nie lubiłem nigdy sam biegać, wolałem grać w piłkę z przeciwnikiem, ale w końcu się przekonałem do tego i od 2 lat systematycznie tak sobie kilka razy w tygodniu biegam, trenuję. Jakie dystanse są twoimi koronnymi? Do czego się przygotowujesz pod kątem startów? Głównie 10 km i półmaraton, a planuję w przyszłym roku pobiec już pełny maraton, ale to trzeba troszkę potrenować jeszcze. Powiedz, Maciej, jak dzisiaj, na którym dystansie cię oglądaliśmy i jak z wynikiem, czy jesteś zadowolony? Dzisiaj testowo 5 km, dawno nie biegałem piątki i chciałem się troszkę sprawdzić. Czas nie najgorszy, poniżej 19 minut, także jest w porządku. Śledzisz poczynania Białego Orła na stałe, czy po prostu wyłączony jest ten rozdział z twojego życia już? Sędziowanie zostało mi tylko, bo po przygodzie z piłką zacząłem sędziować, byłem kilka lat poza Polską, że tak powiem, wróciłem i wróciłem także do sędziowania, także można mnie na boisku gdzieś tam jeszcze spotkać. Rozgrywkowy oczywiście. Super, no sylwetka też świadczy o tym, że jesteś w stałym treningu. Na koniec jeszcze chciałbym cię zapytać jako rodowitego koźminianina o organizację tego biegu, bo startujesz w różnych pewnie miejscowościach i powiedz mi, czy tutaj ten poziom jest dobry, czy bardzo dobry? Poziom jest bardzo dobry. Ostatnio miałem przyjemność biec w Pleszewie, bodajże 2 tygodnie temu, na Dyszkę, co prawda. Organizacja bardzo podobna, także fajnie się to wszystko układa, idzie to wszystko ku dobremu, tak powiem. Z nami był Maciej Lewandowicz, dzięki Maciej, miło było cię spotkać. Dzięki, pozdrawiam. Bardzo się cieszę, że mamy do czynienia również z licznym gronem kobiet, które uprawiają sport. Z nami Kasia Kaczmarek. Cześć, Kasiu. Witam serdecznie wszystkich. Kasia jest krotoszynianką, która pała dużą miłością do biegów, bo często widzę, jak trenujesz na ulicach Krotoszyna. Skąd u ciebie się ta pasja zrodziła? Tak naprawdę biegam od roku. Zdrowie mnie trochę do tego popchnęło i tak zaczęła się moja przygoda tak naprawdę, nie? Tutaj, słuchaj, widziałem przed momentem karteczkę z wynikiem. Poprawiony rekord trasy sprzed roku. Z tamtego roku, tak, poprawiony. Jestem z tego bardzo zadowolona i oczywiście jestem pierwsza w kategorii wiekowej. Dobrze, kategorię wieką zdradzamy, czy nie? No dobra, 40. No, 40 to bardzo dobry wiek. Czasem się chcesz pochwalić? Czas mój? Mogę się pochwalić. Żadna tajemnica, 24-33, także na pewno mają to dużo lepsze czasy, ale dla mnie samej jest to oczywiście największy sukces. No to chodzi o to, żeby te własne bariery łamać. Powiedz, co przekazałabyś osobom, które zastanawiają się jeszcze, jaki sport wybrać i dlaczego miałoby być to bieganie? Przede wszystkim ruszcie tyłki z kanapy, naprawdę, bo zdrowie jest najważniejsze. Każdy sport jest dobry, nieważne jaki, byle był to sport. Kasiu, miło było cię widzieć na trasie, na mecie. Wszystkiego dobrego i kolejnych sukcesów. Dziękuję ślicznie i pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Pa! Hej! Powolutku będziemy puentować tę naszą dzisiejszą wizytę w Koźminie Wielkopolskim wraz z naszym rozmówcą, głównym organizatorem dzisiejszego biegu, dyrektorem GOS-u Arkadiuszem Zmyślonym. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Arku, tak patrzę sobie z różnych perspektyw i oglądam tematy organizacyjne, oglądam rywalizację sportową. Trudne to było przedsięwzięcie, żeby przeprowadzić ten bieg na takim poziomie? Tak z pozoru wydaje się, że nie, a powiem uczciwie, że tak, że no mieliśmy w zasadzie 2 miesiące takiej pracy dosyć intensywnej, szczególnie te ostatnie 2 tygodnie to były naprawdę no, dosyć duże wyzwanie, jeżeli chodzi o wiele, wiele takich dopinaniach spraw związanych z organizacją, wielu, wielu spraw, także. Ale warto było, bo ja widzę uśmiech na pana twarzy, ale przede wszystkim widzę uśmiech na twarzach zawodników i tych młodzieżowców i teraz już tych rywalizujących na głównych dystansach. Chyba o to chodziło, żeby oni byli zadowoleni, żeby był fan.
Tak, no to jest główne nasze zadanie, główny nasz cel, żeby przede wszystkim była dobra zabawa, żeby ludzie chcieli po prostu się ruszać, biegać, aktywnie spędzać czas, a jedną z form właśnie aktywizacji to jest właśnie bieg, chyba najprostsza forma. Dla każdego z nas można po prostu wyjść i się po prostu bawić, ruszać. Pytanie też o pana sztab ludzi, który nad tym pracował, bo też chciałem z niektórymi osobami pogadać, jednak oddawali panu palmę pierwszeństwa ze zrozumiałych względów, natomiast myślę, że w pojedynkę też nie byłby pan w stanie tego przygotować. No nie, to powiem, gdybym nie miał wsparcia przede wszystkim już takich ludzi doświadczonych w organizacji Biegu Maćka, bo nie ukrywam, że ja jestem po raz pierwszy organizatorem Biegu Maćka. Wcześniej byłem tutaj jako osoba, która pomagała, ale to zupełnie inna perspektywa jest spoglądania, bo tylko się ma jakiś wycinek, natomiast teraz patrzę na to z grubszej, jakiejś takiej większej perspektywy. No i te osoby, które są głównie zatrudnione w Gminnym Ośrodku Sportu, no to były oczywiście te, które wiodące były w przygotowaniu tego biegu Maćka, plus oczywiście sztab strażaków, z którymi zawsze nawiązujemy dobrą współpracę, policjanci z Koźmina, harcerze, wolontariusze zespołu szkół ponadgimnazjalnych, wolontariusze ze szkoły podstawowej i tak dalej, i tak dalej. Nie wszystkich pewnie wymieniłem dzisiaj, bo nie sposób teraz, ale naprawdę jest sporo tych osób, które... Może gdybyśmy tak policzyli te osoby, które są zaangażowane w przygotowanie i tych uczestników, to pewnie byłoby podobnie. Chciałbym, panie Arku, zapytać o dwie skrajności. O to, co pan widzi po tych dwóch dniach, bo bieg Maćka zaczął się wczoraj występami i rywalizacją przedszkolaków, ale z perspektywy głównie dnia dzisiejszego. Z czego jest pan najbardziej dumny i którą rzecz pan uważa, że trzeba najszybciej poprawić? No przede wszystkim, jeżeli chodzi o dumę, to że no udało nam się ten bieg przeprowadzić, zorganizować, że chcieli wziąć udział w nim ci najmłodsi wczoraj. Dzisiaj spora, duża grupa dosyć osób, która się zapisała, bo powiem, że myśmy musieli zamknąć zapisy elektroniczne w piątek w zeszłym tygodniu, z czynu wiadomo z jakichś celów, żebyśmy się mogli wyrobić po prostu organizacyjnie. Dzisiaj jeszcze się 20 osób dopisało z pakietów dodatkowych. Czyli no jest widać, że było zainteresowanie duże. Gdybyśmy pewnie nie zamknęli, to też byłoby jakieś jeszcze grupa, no ale nie mogę tego zrobić. To jest to. Druga sprawa, co poprawić, myślimy o nowej trasie troszeczkę na przyszłość, bo ta trasa, ona jest fajna, przyjemna, ale jednak za mało chyba jest kibiców w tamtych rejonach drogi. No i myślę, że w przyszłości to będzie właśnie główne nasze zadanie, cel. Czy nam się uda? Mam nadzieję, że tak. Cieszę się, że to wszystko tak fajnie wygląda, bo też widzę rozentuzjazmowane rodziny i zadałem to pytanie burmistrzowi bratborskiemu, ja je teraz powielę. Co by pan przekazał rodzinom, które mieszkają w powiecie krotoszyńskim czy niedaleko? Dlaczego warto za rok tutaj być osobiście? Znaczy ja powiem, w ogóle się cieszę, bo przeglądając listę startową, muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o reprezentację naszego powiatu krotoszyńskiego, to tu generalnie było naprawdę bardzo dużo uczestników. I to z Krotoszyna, z Duny, Krotoszyn, Kobylin, no wiadomo, Koźmin i okolice. Czyli to takie potencjalne zainteresowanie bieganiem w naszym powiecie jest dosyć duże. Powiem też tak, że my w tym roku jako Bieg Maćka staraliśmy się również uczestniczyć w Grand Prix powiatu krotoszyńskiego. Może to w jakiś sposób również spopularyzuje bieganie jeszcze bardziej, że tych osób się na naszych tych wszystkich biegach powiatowych się troszeczkę więcej zachęci do biegania. I chciałbym jeszcze zapytać o kwestię poziomu sportowego, bo pan przeglądał tę listę startową. To jest dla was bardzo ważne, żeby też część zawodników była tych profesjonalnych. Na ile to jest ważne względem samego popularyzowania biegu Maćka? Przyznam się, że nie mam pojęcia, kto startuje, kto się zapisuje. Jedynie z nazwisk, kogo znam, to rozpoznaję, czy to są osoby, które w jakiś sposób są bardziej zaangażowane lub mniej. I oczywiście cieszy nas to, że osoba, która przybiega pierwsza na metę, na 5 km biegnie około 16 minut. Natomiast osoba, która przybiegła na 10 km, oczywiście to był pan, który miał chyba 32 minuty z haczykiem malutkim, czyli widać, że to nie są przypadkowe osoby. Spora grupa osób, około 40-50 minut, to jest też dosyć dobry wynik. Oczywiście naszym celem to jest zabawa przede wszystkim. Przy okazji rywalizacja sportowa. Brawo wam! No właśnie o to chodzi. Także to o właśnie o to chodzi, to jest właśnie przykład i chyba nie muszę więcej tłumaczyć. No tak, my będziemy się jeszcze delektować
biegiem osób, które zmierzają na linię mety, po czym przejdziemy sobie do tej centralnej części na scenie, żeby podziwiać dekorowanych zawodników. Arkadiusz Zmyślony, bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo również. Do zobaczenia za rok.